Rzeczywiście dobrze, że ktoś poprawił, że to górnicza, a nie wojskowa, bo to dopiero daje prawidłowy obraz sytuacji. Ja nie mam jakiegoś takiego poczucia, że to mnie szczególnie mocno charakteryzuje, ta śląskość, ale dobrze, że padła. Ja też lubię regionalizmy. Ten świat jakby Śląska, wiecie, my zawsze mamy Sosnowiec obok siebie, więc mamy na czym budować swoją tożsamość. No ja tylko mówię o tym, na czym budujemy ją historycznie, nie mówię o tym, że nie mówię o tym, w jaki sposób to jest w tym pokoleniu dzisiejszym. Mam takie poczucie, że gdybym ja swojej babci chciał na imprezę rodzinną przeprowadzić kogoś z Sosnowca, to byłby duży opór. Tak teraz pewnie to minęło, natomiast generalnie to Sosnowiec jest trochę uproszczenie, bo na Śląsku funkcjonuje takie powiedzenie, kto to jest Gorol. Tak i bardzo fajnie na to odpowiada taki śląski dowcip o tym, jak można nazwać, jak po śląsku nazywa się mieszkanie z Madagaskaru. I to też jest Gorol, tak? Więc generalnie nie trzeba szukać innych określeń. Ja mam trochę tribut do tego, co powiedział wcześniej Kamil. Ja będę miał taką generalnie jakby raczej trochę inną prezentację. Jeszcze chciałem czcionkę zmienić, ale Jacek mi nie pozwolił na ten Comic Sans, który Kamil uwielbia. Chciałem zobaczyć, co Kamil zrobi. Zawsze sobie planuję, że kiedyś mu zrobię taki numer. Tak naprawdę, dlaczego mówię, że ona będzie inna? Bo ona będzie bardzo mało merytoryczna w takim rozumieniu dzielenia się doświadczeniami, jak ta prezentacja Piotra przed chwilą. Będę chciał powiedzieć o tym, co jest w tytule, czyli jak wygląda obraz sprzedaży w filmach i serialach. I taka pierwsza refleksja, którą mam teraz, on będzie bardzo mocno w wielu miejscach zbliżony do tego, co powiedział Piotr o tym artykule, jak to T-Mobile próbuje mi sprzedać wszystko, tak? Który kiedyś stał się dosyć znany. No bo zrobimy sobie przegląd takich najbardziej znanych i też takich, które udało mi się wybrać fragmentów, które w jakiś sposób charakteryzują świat sprzedaży. Ja generalnie na co dzień występuję głównie w roli trenera. Jeśli docieram do sił sprzedaży, to głównie pracuję z menedżerami sprzedaży, więc za każdym razem, jak mogę powiedzieć o czymś niemerytorycznym, to się cieszę. Tak będzie i teraz. I na starcie trzy założenia. Będziemy mówić o filmach i serialach i to jest jakby przedmiot zainteresowania. Drugie założenie jest takie, że będzie to przegląd stereotypów, czyli ja nie postrzegam tego, co zrobię, jako taką ostateczną definicję, czym jest sprzedaż, bardziej tego, jak ta sprzedaż stereotypowo jest prezentowana i muszę powiedzieć, że tu się będzie przeklinać. Znaczy uznałem, że jak chcę pokazać fragment z Wilka z Wall Street i mam go cenzurować, to jest bez sensu. Tak więc od czasu do czasu pojawiają się określenia powszechnie uważane za obraźliwe, które też są elementem języka i są ważne. Zaczniemy od takiego obszaru, co ludzie myślą o sprzedaży. Ja kiedyś usłyszałem taką starą anegdotę, czy też takie stare powiedzenie, żeby sobie wyobrazić, na ile absurdalna jest taka scena, dwuletnie dziecko bawi się na kocyku zabawkami, rodzice w dwójkę, tacy rozczuleni, stają nad nim i jedno do drugiego mówi, żeby z niego wyrosło coś dobrego, może sprzedawca. Tak. I to pokazuje trochę absurd, znaczy trochę takie powszechne mniemanie na temat sprzedaży i pracujecie w tym obszarze, więc zdajecie sobie sprawę, że tak jest. Zobaczmy, czy film to potwierdza. Zaczynamy od obrazu kultowego, to jest Wall Street. Nie wiem, czy ktoś pamięta. Gordon Gekko. Tu akurat mamy fajną sytuację. Martin Sheen i Charlie Sheen w oryginale Ojciec i Syn grają ojca i syna. Syn jest maklerem giełdowym, czyli w jakiejś formie zajmuje się sprzedażą i ojciec podzieli się taką drobną myślą, co on o tym myśli. Starting to get bags under your eyes like your old man. Yeah, had a tough day. Some jerk DK, man, I gotta cover his loss. Speak English, will you? DK didn't know who I was when the options he bought took a bath. Bastard reneged on me. I told you not to get into that racket in the first place. You could have been a doctor or a lawyer. If you'd stayed at Blue Star, you could have been a supervisor in customer relations by now instead of going off and being a salesman. Dad, how many times I gotta tell you, I am not a salesman. I'm an account executive. Pretty soon I'm moving to the investment bank. To też fajnie pokazuje, że czasami nazwa stanowiska dużo zmienia i dużo lepiej się człowiek czuje, jak jest key accountem, a nie sprzedawcą jakby wprost. To teraz bardzo krótkie, trzy szybkie materiały, jaka jest sprzedaż. To znaczy, jak ta sprzedaż jest zdefiniowana, już jakby na czym polega i jakimi zasadami się rządzi. Fragmenty będą naprawdę krótkie. Pierwszy pochodzi z genialnego filmu Glengarry Glen Ross. Tak, tam jedna z scen najbardziej znanych to jest scena, kiedy Alec Baldwin motywuje zespół sprzedawców nieruchomości do pracy i to będzie fragment z tego. Alec Baldwin dostaje w tym filmie 8 minut i wykorzystuje je w 100%. Zresztą to jest jeszcze przyjemnie, bo można tu popatrzeć na Aleka Baldwina 30 kg temu, co jest dosyć dużą, znaczy jest to przyjemniejsze niż dzisiaj. I zobaczmy, co mówi o sprzedaży. Because only one thing counts in this life. Get them to sign on the line which is dotted. Tak, to trochę prosto funkcjonuje, czy jakby charakteryzuje, opisuje świat sprzedaży. Teraz fragment z takiego filmu W pogoni za szczęściem i tutaj takie proste przełożenie, od czego zależy sukces handlowca. X number of calls equals X number of prospects. X number of prospects equals X number of customers. X number of customers equals X number of dollars in the company's pocket. Tak, to też jakby powszechna prawda. Brian Tracy, kiedy teraz był w Polsce na konferencji, powiedział ludziom, wiecie, jaki jest sukces tego, żeby sprzedać dwa razy więcej?
I wszyscy, wiecie, w takim napięciu czekali, bo to jest Brian Tracy, a on mówi dzwonić dwa razy więcej. I to trochę pokazuje, że ma to pewną rację. A teraz taki kolejny element pracy sprzedaży, czyli prowizja, która się pojawiła też w opowieści Piotra. To jest fragment serialu The Office. Kobieta, którą widzimy, to Pam, była sekretarką, została sprzedawcą. No i dzieli się ze swoim, notabene narzeczonym, swoimi przemyśleniami na temat tego świata. I can't do this. I don't have this sales gene or whatever it is. Tell me everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay. Tell me I'm good at sales. You're good at sales. The unfair thing about working in sales is that your salary is almost all commission. So if you suck at sales, you make almost no money. I guess that's fair. To, co pokazuje, że logika w tym jakaś jest. Trochę na poważniej, rzeczy, które bardzo wyraźnie widać w wielu materiałach na temat świata sprzedaży, to, że pewną wartością oceny jakości człowieka w tym świecie jest ilość zarabianych przez niego pieniędzy. Czyli to, co przynosi dla firmy, ale też w takim wymiarze osobistym. To znaczy, sprzedawcy pomiędzy sobą się często porównują i takie sceny dwie zobaczymy. Pierwsza znowu pochodzi z Glengarry Glen Ross. To jest taki moment, kiedy jeden ze sprzedawców Moss próbuje się postawić Blake'owi i jakoś zaakcentować, że nie zgadza się z jego zdaniem. Zobaczcie, jak wygląda reakcja na to naszego pana Blake'a. Been in this business 15 years. What's your name? Fuck you! That's my name! You know why, mister? Because you drove a Hyundai to get here tonight. I drove an $80,000 BMW. That's my name. What's the problem, pal? You, Moss. You're such a hero. You're so rich. How come you're coming down here and waste your time with such a bunch of bums? You see this watch? You see this watch? Yeah. That watch costs more than your car. I made $970,000 last year. How much you make? You see, pal, that's who I am, and you're nothing. Nice guy? I don't give a shit. Good father? Fuck you. Go home and play with your kids. You want to work here? Close! Co ciekawe, Moss się nie odzywa po tym. To znaczy widać, że to trafia na podatny grunt, jeśli chodzi o świat wartości, w którym te zarabianie pieniędzy i zarabianie większej ilości pieniędzy jakoś uprawnia ludzi do posługiwania się takim zdaniem. Pojawiły się przekleństwa, teraz ich będzie więcej. Wilk z Wall Street. To jakby ja zbrałem tę scenę bez narkotyków, bez rzucania karłami, więc i tak jestem łagodny jakby dla obrazu sprzedawców czy też inwestorów giełdowych. Zobaczymy taką scenę, w której nasz Jordan Belfort wypowiada się na temat tego, na ile wartością jest kasa, a na ile ubóstwo jest pewną rzeczą, na której można budować. Let me tell you something. There is no nobility in poverty. I have been a rich man and I have been a poor man and I choose rich every fucking time. Because at least as a rich man, when I have to face my problems, I show up in the back of a limo wearing a $2,000 suit and a $40,000 gold fucking watch. If anyone here thinks I'm superficial or materialistic, go get a job at fucking McDonald's, because that's where you fucking belong. But before you depart this room full of winners, I want you to take a good look at the person next to you. Go on. Because sometime in the not so distant future, you're gonna be pulling up to a red light and you beat up old fucking Pino. And that person's gonna be pulling up right alongside you in their brand new Porsche. With that beautiful wife by their side who's got big voluptuous tits. And who are you gonna be sitting next to? Some disgusting wildebeest with 3 days of razor stubble and a sleeveless muumuu crammed in next to you and a carload full of groceries from the fucking Price Club. That's who you're gonna be sitting next to. Wystarczy, żeby zrozumieć, jakby na czym to polega. Też widać wyraźnie, że ta mowa ma taki też wydźwięk motywacyjny, więc przyjrzyjmy się na chwilę motywowaniu sprzedawców. Tu widać było, że to trafia na podatny grunt i jakoś mocno podbudowuje ludzi do akcji. Zobaczymy jedną z najbardziej absurdalnych scen, jaką mnie się udało znaleźć na temat motywacji sprzedawców. Rok kleszcza.
hiszpański film, zobaczymy taką scenę, w której młoda dziewczyna zatrudnia się w firmie, której zadaniem jest zaczepiać ludzi na ulicy i sprzedawać im różne rzeczy. Trochę taka akwizycja noży, taka odbywająca się w przestrzeni miasta. No i zobaczymy takie poranne spotkanie, które ma tych ludzi przygotować do tego, żeby ruszyć w miasto i sprzedawać duże ilości. Bien, buenos días, señores. Todos sabemos para qué estamos aquí hoy, ¿verdad? ¡Para vender! No sé si creérmelo. A ver, por ejemplo, usted. ¿Usted qué va a hacer hoy? ¡Voy a vender un montón! No. Usted no va a vender nada porque usted no está nada motivado. Usted, Fonseca, es el típico mierdecilla que no sería capaz de vender un puto helado en una puta excursión de niños. No, señor, voy a vender mogollón. ¿Estás seguro, mierdecilla? Sí, señor, voy a vender mogollón. ¡No te oigo! ¡Voy a venderlo todo! ¡Dilo con un par de huevos, Fonseca! ¡Voy a venderlo todo! ¡Más alto, Fonseca! ¡Voy a venderlo todo! ¡Con un par de cojones, Fonseca! ¡Voy a venderlo todo! ¡Muy bien! ¿Y vosotros qué vais a hacer hoy? ¡Vamos a venderlo todo! ¡No os oigo! ¡Vamos a venderlo todo! ¡En pie, hijos de la gran putísima! ¿Qué cojones vais a hacer hoy? Muy bien, señores. Eso es lo que yo quería oír. Od dziś świat nie będzie wyglądał tak samo. Możecie państwo od jutra rano eksperymentować jakby z tą formą. Co ciekawe, nie wiem, czy ktoś widział to na żywo chociaż raz w jakimś takim zastosowaniu praktycznym. To z punktu widzenia psychologicznego ma sens, zauważcie. Bo to jest trochę tak, że jak rano z siebie zrobisz takiego idiotę, to zaczepienie osoby na ulicy nie jest żadnym problemem. Tak? No bo co może być głupszego od skakania i krzyczenia? Tyle o motywacji sprzedawcy. W kinie jest też dosyć dużo takich scenek, które są taką pokazaniem tego, jak sprzedawać w sposób manipulacyjny. Są takimi, wiecie, pitchami sprzedażowymi, najlepszymi sprzedażowymi gadkami. Zacznijmy od Jordana Belforta, chociaż to nie jest najlepsza rozmowa, którą będę chciał dzisiaj pokazać. To jest taki moment, w którym Belfort zaczyna pracować w firmie sprzedającej śmieciowe akcje. No i będziemy mieli okazję zobaczyć, jak skutecznie to robi. Hello, John. How are you doing today? You mailed in my company a postcard a few weeks back requesting information on penny stocks that had huge upside potential with very little downside risk. Is that ring a bell? Oh, yeah, I may have said something. Okay, great. Well, reason for the call today, John, is something just came across my desk, John. It is perhaps the best thing I've seen in the last 6 months. If you have 60 seconds, I'd like to share the idea with you. You got a minute? Actually, I'm really very busy. Name of the company, Aerotyne International. It is a cutting-edge, high-tech firm out of the Midwest awaiting imminent patent approval on a next generation of radar detectors that have both huge military and civilian applications. Now, right now, John, the stock trades over the counter at 10 cents a share. And by the way, John, our analyst indicator could go a heck of a lot higher than that. Your profit on a mere $6,000 investment would be upwards of $60,000. Jesus, that's my mortgage, man. Exactly, you could pay off your mortgage. This stock will pay off my house. John, one thing I can promise you, even in this market, is that I never ask my clients to judge me on my winners. I ask them to judge me on my losers because I have so few. And in the case of Aerotyne, based on every technical factor out there, John, we are looking at a grand slam home run. Okay, let's do it. Okay. No to jak widzicie, Belfort wiele razy takie rzeczy robi, zresztą to w wielu filmach akurat giełdowych są takie sceny, jest taki film Ryzyko, angielski tytuł Boiler Room, gdzie też mamy taką scenę przekonywania klienta do swoich racji. Zanim pojawi się taka scena, która moim zdaniem jest najlepszym dowodem manipulacyjnej czasami pracy sprzedawców, zobaczymy ciekawą sytuację, sprzedawca dzwoni do sprzedawcy. Tak, znaczy bohater filmu Boiler Room odbiera rano telefon i sprzedawca próbuje sprzedać mu subskrypcję magazynu. Hello? Hi, Mr. Davis. This is Ron calling you from the Daily News. How are you doing this morning?
It's Davis, and I'm not interested. Okay, I'm sorry to bother you. Have a nice day. Wait a minute. Wait, that's your pitch? You consider that a sales call? Well, You know, I get a call from you guys every Saturday, and it's always the same half-assed attempt. If you guys want to close me, you should sell me. All right. All right, start again. Okay. Hi. This is Ron from the Daily News. How are you doing this morning? Shitty, what do you want? It's not what I want, sir. It's what you want. Ron, now we're talking. All right, what are you selling me? I'm offering you a subscription to the Daily News at a substantially reduced price. We're trying to reach out to people that have never had home delivery before. Right, so basically you're saying that everybody else who already has a subscription is getting fucked on this one? Yeah, I guess so. All right, well, I can handle that. So tell me, why should I buy your paper? I mean, you know, I mean, why shouldn't I get the Times or the Voice, you know? Well, the Village Voice is free, sir, so if you want it, you should certainly pick it up. But the Daily News offers you something no other paper can, a real taste of New York. We have the best features, more photographs than any other daily in New York, and we have the most reliable delivery in the city. Now, what do you think? You know what I think, Ron? I think that was a sales call. Good job, buddy. So you're going to buy a subscription? No, I already get the Times. Nie kupił, ale przynajmniej tą warstwę edukacyjną załatwił, tak? To teraz film, który też jest mało popularny, tytuł Tin Man, nie ma polskiego tytułu. Film opowiada, dzieje się w latach 50-tych, 60-tych i opowiada o sprzedawcach aluminiowego sidingu. Oni właśnie byli nazywani Tin Manami od puszki. No i film dokumentuje bardzo różne sposoby robienia klientów konia. Ja wybrałem taki, który moim zdaniem jest najwdzięczniejszy. Na trawniku tej kobiety pojawia się dwójka pracowników firmy, czyli dwójka Tin Manów. Rozkłada aparat fotograficzny i zaczyna robić zdjęcia tego domu. Co wydarzy się za chwilę, no to już zostawiam to państwu. Excuse me! What are you doing? Well, I hope we're not disturbing you, ma'am. We're with Life Magazine. We'll be out of here in just a minute. I gotta move the camera over another foot there. What do you mean, Life Magazine? Just 2 minutes, ma'am, and then we'll be out of your way. We just need some pictures for Life Magazine, and then we won't be bothered. Life Magazine is here on my front lawn? Yeah, you see, we're doing a layout on the benefits of aluminum siding. You know, kind of a before and after presentation. A before picture? Yeah, so they see your house, and then another house done with aluminum siding. The other house looking so much more beautiful. In Life Magazine? Yeah, special issue on home improvements, ways to beautify the home. Yes, it's a wonderful issue. It's one of the most beautiful pictorial things that we've ever done here in life. Ways to improve the home. Yeah, this is going to look very good, BB. Our house is going to be the before picture in Life Magazine. Are you crazy? We keep Life Magazine on our coffee table. Oh, can't my house be the after? No, that's so sweet. No, thank you. But we already have a house that that has aluminum siding that looks just like your house, except it's ever so much more beautiful. Yeah, it really shows the contrast of what a house can look like. Yeah. Well, how much does this cost? What? The aluminum siding? I don't know. Do you know anything about the costs? No, but I think it's fairly reasonable. Well, can't my house be the after picture in Life Magazine? You could get another house for the before. What do you mean? You would like your house to be the after picture with aluminum siding? And then we would have to find another house to look like their house with for the before picture. Is that possible, Hans? No, I don't know if we could manage this. What do you say? Well, I don't know. It's kind of pushing it, baby. It's pushing it. Well, look, what time's your husband get home? Because he'd have to go over the figures with the salesman. That's if there's even a salesman available this evening. Jerry will be home at 7. That'll be a total of $3,700. $3,700? Honey, we're going to be in Life Magazine. Tak, to jeden ze sposobów w tym filmie, jest ich więcej, więc polecam. To jeśli się komuś wydaje, że sprzedawcy manipulują, no to już jest majstersztyk. To jakby więcej się pewnie zrobić nie da. Teraz film, gdzie będzie najostrzej w warstwie językowej. Film, który pokazuje, że ludzie lubią być stale oszukiwani i to będzie obraz w Polsce niedostępny. Tytuł angielski jest amerykański, The Suckers. Film opowiada o sprzedawcach używanych samochodów. Czyli jakby tak patrząc na to stereotypowo, jeden z najgorszych sortów sprzedawców. W Stanach ten film był reklamowany hasłem: zanim kupisz samochód, zobacz ten film. Tak, bo pokazywał, jak to wygląda od środka. I zobaczymy taką scenę, w której szef firmy Jerry, którego widzimy, motywuje swoich sprzedawców do pracy, ale też im tłumaczy, jaka jest ich rola w takim starciu z klientami. Jeśli ktoś ma szczególnie wrażliwe uszy, to jest taki moment, w którym trzeba rozważyć niesłuchanie wszystkich słów, które padną.
Stand up. Put one hand in the air as high as you can. Reach way up. Eddie, get the fuck out of that chair. I've heard this shit. I don't give a fuck. These meetings are for everybody. Reach, you old prick. Okay, come on, everybody. Keep reaching. A little bit higher. Come on. Now, you all reaching as high as you can? Yeah. Okay, I want everybody to try real hard and reach just a little bit higher. Come on. Bobby, you weak suck. Reach higher. Okay, great. Now, you see, guys, the way when you thought you couldn't do any better, you could reach just a little bit higher. If we all try just a little bit more, we can sell 50 cars this weekend. Yeah. Are we all gonna try? Yeah. All right, yeah. All right, sit down. Shemmy, what are we? Whores. That's right. We are fucking whores. And we fuck. And we suck. Better than anybody else. And they are gonna pay us top dollar, because we are the best. Yeah. To cała reszta się toczy się w takim duchu, tak? Jakby taki sposób motywacji. Więc ja próbuję tego oszczędzić, też wiem, że czasu mamy trochę mniej. Natomiast chciałbym pokazać z tego samego filmu fragment, który pokazuje, że sprzedawcy mają też sumienie. Bobby, który jest nowym pracownikiem tej firmy, w którymś momencie nie wytrzymuje i zaczyna trochę dyscyplinować swoich kolegów, żeby, no jeśli już mają oszukiwać, żeby to robili z klasą. I to, na co zwróćcie uwagę, to na to, jak reaguje na to Jerry, czyli szef firmy, bo to fajnie pokazuje takie rozważania, o których trochę Marek mówił, czy coś jest etyczne, nieetyczne, manipulacyjne, nie manipulacyjne. Another day of dealing with idiots on a $10,000 discount. If somebody else tells me how they hate car salesmen, I swear I'm gonna snap. I met a guy yesterday. He would only buy a car that was built on a Wednesday. The fucking retard. You know what? I can't handle this shit anymore. Reggie's right. We're a bunch of fucking whores. A bunch of uneducated, arrogant, goddamn fucking whores. How can you blame these poor bastards? Every single person that walks into this place has been raped by a car salesman. And they know beyond a shadow of a doubt it's gonna happen again. You wanna know why I'm here? I'm here because I tried to make something of my life and I failed. But at least I gave it a shot. Javier, yeah. You weren't selling cars. You either be washing them or stealing them. Shamim. You think you're better than everybody else? Let me tell you something. The cars you're selling are worth more than the hometown you grew up in. See, these people, they don't earn their money by fucking other people out of it. And all they want to do is put a little food on the table for their children. Maybe send them to a decent school or something. And then we come along and take them for everything we can. And you know what's worse? We're so good at it that when we're done, most of them think we're heroes for doing it. If you're gonna steal from these people, at least show them just a little bit of respect. Let's not insult them any more than we have to. I think the green pea ain't no green pea no more. Are we taking advantage of people? Let us take a look. Your job is to sell a car for as much as you can. The customer's job is to buy the car for as little as possible. Why should you feel guilty about being better at your job than somebody else is at theirs? Now, if I went with a customer to get a deal on a car, and I told him we were gonna fuck the salesman, he would love it! If he makes a good deal, he takes money out of your pocket. If you make a good deal, you take money out of his. What's the difference? Now, if somebody buys a car, and he leaves thinking he got screwed, then he is an idiot. The buyer has all the control. He can get up and leave at any time. He does not own that car until he drives it off the lot. Not when he signs the papers. He does not own that car until he takes delivery. So who has the control, huh? If he got fucked, he fucked himself. It's that simple. Be proud of what you do. Be the best. And never. Never apologize for it. Zresztą to jest taki rys, który się w wielu filmach pojawia. To znaczy, jak trzeba uzasadnić nieetyczną sprzedaż, to się uzasadnia w taki sposób, że to klient ma przecież kontrolę w dowolnym momencie, może się wycofać, więc to, że ja mu coś proponuję, nie jest jeszcze żadnym atakiem. Dla kontrastu pozytywnie opisany sprzedawca. Znalazłem jednego. To ja też nie mówię, że te moje badania są pełne, chociaż ja w tym temacie siedzę od wielu lat i jakby wiele obszarów biznesu w taki sposób staram się charakteryzować. I teraz co trzeba zrobić, żeby opisać sprzedawcę
pozytywnie oprzeć się na prawdziwej historii, to jest sprzedawca, nazywa się Bill Porter. I teraz, żeby sprzedawca mógł być pozytywny, wychodzi na to, że w dzieciństwie musiał przejść porażenie mózgowe. Tak, bo to jest autentyczna historia człowieka, który był po porażeniu mózgowym, więc poruszał się w sposób utrudniony, w taki sam sposób się wypowiadał, a pomimo tego został obnośnym sprzedawcą. Czyli taka forma sprzedaży, która Polskę trochę ominęła, czyli taki sprzedawca, który sobie krąży po pewnym terenie od drzwi do drzwi, stąd tytuł Door to Door. No, zobaczymy taką krótką scenę, w której dostaje robotę, a potem jeszcze to skomentuję. All the October states. Mr. Hernandez. Give me your worst route. Give me the area nobody wants. What have you got to lose? If I can sell it, you're a hero. Mr. Porter, let's be honest. This is a physically demanding job, and you're, well, crippled. And I don't see how... Ow. What? Co ciekawe, on później został najlepszym sprzedawcą tej firmy, tak, w którymś momencie, jakby konsekwencją swoją i tak dalej, doczekał też takich czasów, w którym generalnie w ogóle skończyła się taka sprzedaż door to door, już potem miał trudniej w odnalezieniu się w tym świecie. I teraz trochę próbując to podsumować, skąd takie podejście, w sensie dlaczego taki obraz sprzedawców najczęściej jest budowany? Po pierwsze, trochę jest, znaczy, kulturoznawcy uzasadniają to tak, że my się bardzo chętnie śmiejemy z zawodów, które są dla nas trochę magiczne, czyli takich, w których my nie do końca rozumiemy, o co chodzi. Tak, czyli jeśli nie do końca wiemy, na czym ta praca sprzedawcy do końca polega, to mamy taką tendencję śmiania się z tych zawodów. I jak się popatrzy na dowolny rodzaj takiego humoru sytuacyjnego, to na przykład z informatyków śmiejemy się z tych samych powodów. Że my nie do... Ja mam taki jeszcze jeden materiał o informatykach, mogę ci potem zrobić taki prywatny pokaz. Na przykład bardzo fajnie są tam portretowane legendarne zdolności nawiązywania kontaktów z kobietami. Tak, informatyków. Więc możemy potem... Nie, u informatyków, ale są, zresztą wasza reakcja świadczy, że wiecie, że one są magiczne i legendarne. To nie jest z mojego czasu, tylko z jego, żeby potem nie było. Magiczny zawód. Druga rzecz, my często śmiejemy się z osób, z którymi mamy częsty i stresujący kontakt. Dlatego mamy tyle dowcipów o policjantach, no bo jeśli już mamy z nimi kontakt, to on jest stresujący. Dlatego tak chętnie śmiejemy się z HR-owców, co też jest pewną charakterystyką, bo przeciętny pracownik HR-owca widzi, jak jest rekrutowany i zwalniany. Taki jest obraz społeczny HR-owców. I jeśli ten kontakt dla nas jest stresujący, no to mamy tendencję śmiania się, ale trzeci powód jest tutaj najważniejszy w przypadku sprzedawców, że to jest forma odzyskania kontroli. To znaczy, jeśli czuję, że w procesie sprzedaży ja nie mam kontroli nad sytuacją, to każda forma śmiania się ze sprzedawcy jest formą postawienia na swoim. Czyli taką formą wyjścia na prowadzenie, tak, czy wygrania w tej relacji, trochę poniżenia przeciwnika i tak dalej. Freud kiedyś powiedział takie zdanie, że jak komuś się przyśni wieża, to ona może nie mieć kontekstu seksualnego, ale jak ktoś się śmieje, to zawsze w tym jest jakiś podtekst. Jeśli Freud takie rzeczy mówi, to znaczy, że w śmiechu jest coś więcej niż tylko sam śmiech. No i teraz, gdybyśmy tak się zebrali i chcieli ten obraz zmienić, no bo trochę jest tak, że mógłby on być w jakiś sposób postrzegany jako krzywdzący, to jest prosta, wystarczy zrobić zrzutkę. Tu jest 5 zł. Wyobraźmy sobie dla równego rachunku, że nazbieramy 1 000 000. To ja nie mówię, że na tej sali, tylko jakby tak wziąć każdego, koniec, każdego sprzedawcę i poprosić go o dorzucenie złotówki. To teraz co moglibyśmy zrobić? Moglibyśmy zastosować idea placement, czyli zapłacić komuś za to, żeby w jakichś filmach i serialach sprzedawcy pojawiali się portretowani w ciepłych barwach. To się robi nagminnie, w Polsce rząd robił to wielokrotnie przed wejściem do Unii Europejskiej, w plebanii, we wszystkich serialach pojawiają się wątki europejskie i tak dalej, i tak dalej. Teraz gdybyśmy ten 1 000 000 nazbierali, co moglibyśmy za to mieć? Moglibyśmy mieć 20 odcinków M jak miłość. Czyli w 20 odcinkach moglibyśmy mieć takiego sprzedawcę, wiecie, etycznego, tak zachowującego się fair i tak dalej. Więcej mielibyśmy w barwach szczęścia. 32, 36 w plebanii. To zależy teraz od grupy docelowej produktów, tak? Bo rozumiem, że to w zależności od tego, co sprzedajemy. Moglibyśmy mieć 1028 reklam w TVN24 po pierwszej w nocy.
gdybyśmy uznali, że to jest sens, ostatnie, to no moglibyśmy w TVN Meteo mieć 7422 reklamy, tak według ich oficjalnych cenników. Więc jeśli ktoś w kimś na sali jakby wzbiera taka potrzeba zmiany, 130 zł kosztuje reklama w TVN Meteo o dowolnej porze, więc jakby ktoś chciał zainwestować w obraz sprzedawców, to może tutaj nawet zrobić jakąś małą zrzutkę i spróbować ten obraz zmienić. Pewnie trudno będzie taką akcję scharakteryzować. To są tytuły, gdyby ktoś potrzebował sięgnąć do nich trochę mocniej. Ja zachęcam, bo to jest fascynujący moment zobaczenia siebie trochę w krzywym świetle i tego, co robimy. Cały czas pamiętajcie o tym, że to tylko przegląd wybranych materiałów, w jaki sposób staram się je kompletować tak, żeby one oddawały to, co mówi o tym kultura masowa. I na koniec jedno zdanie. Pamiętajcie o takiej prawdzie, że z kulturą masową jest tak, że ona albo czerpie z życia, albo potem życie czerpie z niej. Czyli trochę jest tak, że my portretujemy to, co widzimy i twórcy filmów, seriali wkładają do tych seriali to, co widzą w życiu, ale też często zachodzi taki mechanizm, że to, jak jest jakieś zjawisko portretowane w filmie, wchodzi do życia. Zobaczcie, ile tekstów z psów weszło do życia i do powszechnego użycia. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że takie pojęcie ojciec chrzestny na określenie stanowiska w mafii powstało dopiero po nakręceniu filmu Ojciec Chrzestny. Wcześniej nikt nie określał ojca chrzestnego mianem Il Padrino. W ogóle nie funkcjonowało to we włoskiej mafii, ale tak bardzo się spodobał Marlon Brando w tej roli, że to weszło do codziennego użytku. Tyle z mojej strony. Pozostałe prelekcje znowu będą generalnie jakby raczej bardziej merytoryczne, z dobrymi fontami. Bardzo dziękuję za spotkanie. Byliście najlepszą grupą, jaką dzisiaj miałem. Dzięki.